Słuchaj, no wczoraj rozmawialiśmy o tej karnej linii, no chyba nie będzie karnej liny, czy będzie? No zobaczymy, pogadamy z Arbim, nie wszystko tak miało wyglądać, no ale starałem się słuchać, to też była tak naprawdę nasza pierwsza taka współpraca w klatce, no i jeżeli chodzi o mnie, jestem bardzo zadowolony, dobrze było słuchać wszystkie komendy Arbiego, plan, który Kuba, Arbi i Anzor mi założyli, no w 100% się sprawdzał w walce. Ja gdzieś tam popełniałem drobne błędy, no ale to jest taki sport, co nie? Nie da się zawsze być perfekcyjnym, chociaż każdy się stara. Nim przejdziemy do meandrów walki to jedna, i do gratulacji takich za zwycięstwo, do punktacji, do waszej rozmowy, no to no jednak strata do siadu to się nie może przydarzać. Za to ci Arbi zabije na pewno i oddawanie pozycji, bo to się zdarzyło dwukrotnie, stąd też ten werdykt, no nie chcę mówić, że mógł iść w dwie strony, ale po prostu stawała się ta walka coraz bliższa przez te straty pozycji. Czego one wynikają? Bo ja rozumiem, stracić gardę, ale strata do siadu to już jest cięższa sprawa. Tak, zgadza się co do punktacji, no ja się zastanawiałem do końca, w którą ze stron to pójdzie. Natomiast jeżeli chodzi o stratę takich dominujących pozycji, no to ciężko mi go było utrzymać, naprawdę. I tutaj mój błąd, mogłem przechodzić do innych pozycji, na przykład do dosiadu, no ale gdzieś tam emocje brały górę czasami, tak, i kurde, jestem w dosiadzie, to idealna sytuacja, żeby trochę go porozbijać i szukać tego poddania. I tam w drugiej rundzie, no ta balacha naprawdę była blisko. To czego zabrakło, powiedz, bo wykręcić mu rękę, no ten bark był, no ja nie wiem, że barku nie wyłamało. Chciałem przełożyć rękę, ale za bardzo Roberta lubię i oszczędziłem go. Nie, no a tak na poważnie ciągnąłem tą rękę. Naprawdę, no kurde, nie wiem, ten gość po prostu nie chciał tego odklepać. Wytrzymał, obrócił łokieć w którymś momencie i się wyśliznął z tej gardy i już uciekł mnie. Myślałem, że jeszcze go złapię na trójkąt, ale sprytnie zabrał głowę, przełożył przed nogę. Słuchaj, w takim razie w twojej ocenie, które ty rundy wygrałeś na pewno? No bo dwóch sędziów dało tobie dwie rundy, jeden sędzia dał nawet trzy. Pierwszą rundę moim zdaniem wygrałem, no i drugą właśnie za tą próbę poddania. W trzeciej już ta moja wola walki troszeczkę spadała, gdzieś spuchłem, ale dzięki po prostu dopingującemu mnie narożnikowi i dobrych komendach złapałem ten drugi dech i chciało mi się walczyć. No zdradź nam w takim razie, o czym debatowaliście z Robertem w klatce i z Filipem, bo to była dość długa rozmowa, długi podwójny wywiad w klatce, bo my to nie do końca wszystko niestety słyszeliśmy z laptopa. No bo dzień wcześniej wygłupialiśmy się z Robertem, że prawdopodobnie dojdzie do trylogii, no i kto wie, Robert powiedział, że wcale nie wykluczone, no i z tego względu właśnie tam debatowaliśmy. Następnym razem mam nadzieję, że Robert więcej folkloru wprowadzi na ważenie, jakiś bicz, jakieś stroje. Czemu nie? Powiedz, jak się czułeś w tej kategorii wagowej, to nie była nie pierwszy raz, no ale zmiana jednak po przestrzeniu wtedy wagi w Kielcach, teraz zmiana na kategorię 7-7, w której bardzo dobrze wyglądałeś z kolei z Kasprem Kozierzemskim. Czy to będzie docelowa kategoria? No właśnie, no ta decyzja na temat 7-7, no to tak naprawdę gdzieś całą moją karierę się obijała w głowie. Powiem tak, z mojej perspektywy to wygląda w ten sposób, że w 70 czułem się silny fizycznie, no ale z wiekiem to zbijanie wagi jest coraz bardziej trudne do osiągnięcia w ogóle, no też zmieniło się moje ciało z latami treningów. Tutaj na tyle się już czuję takim bardziej doświadczonym zawodnikiem, takim, który więcej jednak ma tej głowy w klatce i myśli bardziej taktycznie, że czasami można obejść tę siłę fizyczną przeciwnika i walkę tak jakby potoczyć na swoją korzyść. Więc myślę, że raczej te kolejne pojedynki będą zdecydowanie w 7-7, bo po prostu no ja nawet nie widzę szans, kiedy na co dzień ważę 8-6, 8-7, to zbijanie do 70 kg to jest praktycznie niemożliwe. Powiedz w takim wypadku, podsumowując ten pojedynek, z czego najbardziej jesteś zadowolony po tej walce, a na co najbardziej wściekły? Najbardziej zadowolony jestem z obaleń za jedną nogę, pracy przy siatce, natomiast no, najmniej jestem zadowolony z kontroli pozycji. No i w stójce mogłem dużo więcej trafiać, parę razy gdzieś tam się podpaliłem, chciałem biec za Robertem, co było błędem. Jasne, to ja dopytam w porównaniu z pierwszą walką z Robertem sprzed 5 lat, czym cię najbardziej zaskoczył? Tym razem walczył podobnie. W sumie
Jeżeli chodzi o zaskoczenie, no to wydaje mi się, nie wiem, jak ktoś dobrze oglądał walkę, że byłem przygotowany. W pierwszym naszym pojedynku on dużo kopnięć z tej lewej nogi zwłaszcza włożył mi na głowę, włożył mi na korpus. Tym razem byłem przygotowany, obroniłem jednego high kicka, obroniłem ze dwa midle, które złapałem po prostu, zblokowałem na łokieć i na to byłem przygotowany. Spodziewałem się po nim kopnięć na łydkę, których nie było. No i myślałem, że będzie starał się po prostu w stójce tylko walczyć, a on gdzieś tam w parterze też się zrywał, uderzał, pracował z góry i no to było dosyć niebezpieczne, bo tam dużo ciosów wchodziło. Ja się starałem zasłaniać, ale dużo przyjąłem. No właśnie, jeżeli chodzi o ten, no miałeś go w dosiadzie, ale też tam Robert oddawał. Czy nie bałeś się, że będzie sytuacja taka jak na KSW tutaj na Stadionie Narodowym, że tak nokaut a la Krzysztof Głowacki, nie miałeś czegoś takiego w głowie, jak tutaj Robert gdzieś tutaj z góry, gdzie zadał ciosy? Zabawne, bo to była moja pierwsza myśl, kiedy ja siedziałem w dosiadzie, ładuję go, a gość mi oddaje i kurde, poczułem to. I tak sobie właśnie przypomniałem tą samą sytuację i z tego względu miałem gdzieś z tyłu głowy taki lekki alert, że muszę na to uważać i wcale z dołu te ciosy, powiem wam, nie były takie lekkie. Jasne, powróciłeś po dwóch porażkach, no i walczyłeś jednak przed swoją publicznością. Czy jakaś dodatkowa presja tobie towarzyszyła właśnie w dzisiejszym starciu? Czy to dziesiąta, czy piąta, czy druga walka, powiem wam, że zawodnicy mogą mówić co chcą, ale zawsze jest lekki stres. Tym razem też się stresowałem, gdzieś tam wiadomo, z doświadczeniem umiem sobie poradzić z tym stresem, ale no nie da się tego pominąć, zawsze jest nutka adrenaliny. Jasne, to jaka przyszłość czeka Huberta Szymajdę? Wspominałeś wczoraj, że na wczorajszym ważeniu, że masz kontakt na jedną walkę. Pytanie, co dalej? Czy chciałbyś, nie wiem, walki o pas, czy może innej organizacji spróbować? No nie zamykam sobie żadnej drogi, tak naprawdę decyzja należy tutaj do matchmakera, jak on to widzi, co będzie następne. Jeżeli będę miał ochotę, no to myślę, że jeszcze w tym roku mógłbym zawalczyć, bo w tym momencie też przygotowuję swoich podopiecznych do różnych innych gali walk, więc no mam napięty ten grafik, tak bym to określił. Jasne. No z mojej strony to wszystko, właśnie chciałem zapytać, czy jeszcze w tym roku będziesz chciał walczyć, no ale sam odpowiedziałeś, więc ja bardzo dziękuję ci za wywiad. Dziękuję bardzo, gratulujemy. Dziękuję również i dziękuję trenerom i sparring partnerom z WCA i Jakubowi Zawadzkiemu, a was pozdrawiam.